Hej, witajcie drodzy widzowie, Ryko 265, kłaniam się nisko i zapraszam was na drugi sezon kariery menadżerskiej Arkad III Madryt. Sezon oczywiście drugi zaczynam od Super Puchar UEFA, patrzę z AS Rumą, konferencja prasowa i zaczynamy drugi sezon pod wodzą. Mojej, czyli Arkadiusza Kowalskiego Real Madryt. Drugi sezon rozpoczęliśmy właśnie w EA Sports FC 24. Póki co będziemy tą grę ogrywać. Jak mi się dorwał nową odsłonę. Jeśli się uda, nie uda to się. Wydaje mi się, że wszystkich tu będzie atakowany. Wiesz co, tam przez ogóle było widać właśnie, że rzeczywiście był sam. Po prostu źle stało. Będziemy teraz na to patrzeć. O, no tak. Strasznie, że nie pokazał. No. Selekcjonery były cały czas, wiesz, to zrobić. A no, jest oczywiście też dyrektor sportowy Pogoni, Darusz Damczuk. Zresztą sporo działaczy ważnych Pogoni. Czy no. Na stadionie? Zrobimy wszystko, by to grać chyba na widzicie, zaczynamy sobie po prostu drugi sezon pod, po prostu będę ogrywał karierę w tej chwili, oprócz tego karierę Liga Mistrzów, karierę Liga Mistrzów, tak na przemian. Jesteśmy mocni na każdej pozycji. Okay guys, we're gonna end here. Thanks so much for coming today. Na ten doliczony czas gry, który będzie jeszcze dłuższy, no bo pamiętajmy, że w tym doliczonym czasie gry mieliśmy szczerze, więc myślę, że to jeszcze będzie co najmniej 9 minut. Tej drugiej połowy przed nami. Jest czas. Będzie się starał wykorzystać raków biorących. Trzeba dwóch zawodników. No, to lecimy, skurwa. Dobra, co ja zrobiłem? Tamto miał chorobę. Dobra, trudno. Okay, no.
wszystko co dobre kiedyś się kończy. Tak też jest z tym turniejem. Ale najpierw wielki finał. Która z drużyn dziś będzie świętować po meczu? Drodzy Państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. Przy mikrofonach jak zwykle meldują się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. My zaś mamy dla Państwa prawdziwą gratkę. Mecz o Super Puchar Europy UEFA. Po takim meczu można oczekiwać niezłego spektaklu. A nikt nie ma wątpliwości. Przed nami przedsmak europejskich rozgrywek w postaci UEFA Super Cup. Mierzą się w nim zwycięzcy Ligi Mistrzów i Ligi Europy z zeszłego sezonu, więc na poziom na pewno nie można narzekać. Mam nadzieję, że piłkarze... Zostawiłem skład, który jest oczywiście podstawowym wyborem, bo zamiast ten, co miał być drugi na puchary, no ale trudno. Teraz Valverde. A teraz... No i zobaczymy, czy stworzą sobie dzisiaj jeszcze podobne sytuacje. Drużyna przeciwna na pewno będzie od tej pory bardziej czujna. Gramy z AS Romą oczywiście, tylko z podmienioną nazwą Roma FC. Coraz bliżej Polaka. Ale będę nazywał, że to AS Roma. I teraz skuteczne wybicie piłki. Po pierwsze trofeum w sezonie drugim. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Zdecydowane wyjście teraz. Teraz, dobrze, ma miejsce. Nie ma możliwości wydzielenia jednego żołkawu, zawsze jest to krycie podwajane. Sła nas, nic z tego nie wyszło. Obrona wykazała się dobrą asekuracją. Licz, oddzielo. Grają. Pomijając to pole karne, teraz udało się oddać strzał, ale to był strzał niecelny. Vinicius przy piłce, zobaczmy co zrobi. Ale nic z tego, bo pewną interwencją odpala teraz zagrożenie. I to on. Uderzał, ale dobry mecz. Obok gracza. Pogoni Szczecin. Dobra, Polska. Wyczy tę próbę ataku. Uwaga, udany przechwyt teraz. Szansa, czy przełamie impas? Tak jest! Strzelanie rozpoczyna nam dzisiaj. Sam Kylian Mbappé! Czarnas! Koczerki! Szeroko przy linii João Carlos! Jeszcze raz Czarnas, teraz jest jak będzie jego start. To pokój João Carlos! Zobaczmy, to jest taki, ale zbocza! Zatrzymana, to przed nie przebiła się! Są tak gol! Czarnas! Kołanie! Nie dotarła piłka do odcienia po tym podaniu Diaza. Odcieno. Prawą nogą. Może teraz. Bronka! Nieprawdopodobne! I robi to środkowy obrońca! I odnoszono się rasowy, środkowy napastnik. 1-0. Prowadzą zatem 1-0. Zobaczcie, wymienił całą ofensywę. Trener patrzy najbardziej jednak ofensywną zmianę okazała się wymiana stopera. Nie mogło być inaczej, taktyczne rozwiązanie na koniec takiej sytuacji. Po co? Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Nie wiem, czy ten gol będzie uznany. To musi być zobaczymy.
jeszcze żółta karta. To jeszcze nie koniec. Natomiast i znowu strzelają! Ale imponują skutecznością w ostatnich minutach. Oczywiście tracił na plecy, wrócił się jak napastnik. Jeszcze szczęście tutaj to się zrobiliśmy z blokowania tego strzału. Natomiast jak nie będzie gola, karka zostanie, prawda? Tutaj na dłoń, które może dać skuteczna gra z kontrataku. Tak to się robi, szanowni państwo. Świetny strzał, chwili wahania. Czasem proste środki są na dłoń. W takich sytuacjach liczy się gra do własnej mocy. Tak jest. No ale poczekam, masz to i nie tak pomalowane. Nie ma gola! Z kolony! 2 do 0, gramy dalej. Rościgu fantastycznie, ale musi reanimować. Może, być może ma jeszcze jakąś akcję dzisiaj. No tam różne emocje u góry. Robert Koleda nie przeżywa. Dobrze, teraz mija rywala. Ale tak, jednak, atak rozbija się o kolejne zasieki obronne. Już dwie długie przerwy, jedna związana z kontuzją, palecka, druga związana z weryfikacją teraz, czy ten gol był zdobyty prawidłowo. No już wiemy, że nie. No zobaczmy, wyraźnie dwa minuty. Groźne teraz atakcje, jak to rozegrają? Opcji mają kilka, zresztą popatrzmy. Ale nam się przydaje. Była to nie okazja, być może ostatnia, skoro kupuje. Pędzi od jedną. Rozpędza się tak, że Diazon posyła piłkę na prawą stronę boiska. Svargas, João Carlos. Svargas. Rodic. Od jedną. Jeszcze raz będzie próba wrzucenia piłki w pole karne. Przepraszam. I oto przyjmujące Dybala. Uwaga! Nie dało się tego skontrolować. Bardzo dobra akcja w ataku. Jeszcze lepsza interwencja obrony. Będzie żółta druga kartka w konsekwencji przechodza. Nie rozumiem. Co pomysł? A teraz kontrola. Ja to rozegrałem. Ta czerwona w kolejności to jest trzecia kartka. Także jeszcze pozycji nie będzie. Mbappé, może być niebezpiecznie. Tak jest! Dopina swego! Jest hat-trick! Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. A Mbappé pakował piłkę do siatki z najbliższych odległości. Na styku jest po prostu będzie sprawdzane, ale na razie na sprawie nie było słowa. Tak, miał przed sobą po prostu cech, Meneter przeszczęśliwy i nie dziwi się dziś, czego się nie dotknął, zamieniają się. Wznowienie gry. Coraz większa dominacja Realu. Niezagrożony zmierza po zwycięstwo. Chorwat dzisiaj rezerwowy obrońca, ale w roli napastnika wpisał się znakomicie i dostał jeszcze tą czerwoną kartkę. Wyobraź sobie, że to jest jego pierwszy gol. Jeszcze około minuty wyłączonego czasu gry przed nami. Działki w Ekstraklasie 3 razy, ale to jeszcze było w Barwach Krakowie, więc przed swoim odejściem. Do Belgii w 13. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Drugi gol, bo się pasuje. To prawda. Ostatni gryzek. Wznawiamy. Nie ma meczu. Bardzo dobrze wznawiamy meczy. Obie ekipy zamieniły się już stronami. I zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. I po wtedy znowu Pogoń przegrywa na wyjeździe i znowu nie jest w stanie zachować pierwszego kąta bramkowego, a Ranku wygrywa piąty mecz z rzędu w Ekstraklasie. Tak, fantastycznie. I oto przyklince Dybala. Całkiem niezła teraz Dybala w wykonaniu bramkarza. Na pewno będzie bardzo, tak,
przyśmiechowo i za wszystkie organizacja, zmiana stylu, zmiana ustawienia naprawdę okej. Natomiast nie to, co możemy zarzucić po gości, to nie szukali w tym co drugiej połowie, bo nie przypominam sobie jednej sytuacji ofensywnej w wykonaniu tego zespołu. No i gdzieś mocy by to się skończyło, właśnie się odbiło. Wyłącznie do statystyki. Moment. Prawidłowo, no ale jest dzisiaj Marty Rodzik, korba pokazana, zobacz, teraz ściskany przez federalnego Akszula. Rydiger. Piłkę przechwytują rywale. Rodin daje 3 punkty Rakowowi Częstochowa. Tak mi się pogoni oczywiście pierwsza połowa. To jest ten moment, kiedy Mopi strzeli. Tego zabrakło. Tu widzimy statystykę strzałów. Tych strzałów oczywiście więcej, bo tu nie Rakowa też nie wiem, posiadanie piłki. Teraz ze swojej wyczynicami cieszą się piłkarze Rakowa. Jeszcze patrzymy na te wszystkie statystyki. Za chwilkę będzie Liga Plus Ekstra, którą Państwa serdecznie zapraszamy. Natomiast tak, tutaj się też będziemy żegnać, dla Państwa pracowali znowu po ich stronie. Marcin Bastyński i Rafał Debiński. I warto było czekać na emocje do samego końca. Mbappé, teraz przy piłce. Zapraszam się z podkrycia, okazja. To jest wszystko. Do usłyszenia, dziękuję. Proszę. Proszę Państwa, kolejna bramka. Odjeżdżają na 4 gole. To się nazywa deklasacja. Na sportowe emocje zaprosił sponsor programu. Można bez końca oglądać, z jaką łatwością z rywalem poradził sobie Kylian Mbappé. No a Kylianowi Mbappé nie pozostało nic innego, jak posłać piłkę obok bramkarza. Zawodnik takiej klasy nie ma to już podobnych okaz. Sponsorem transmisji było XTB. Właściciel aplikacji do inwestowania XTB.pl. Sponsorem programu był finansowanie dla teraz trakcję na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. I po tej bramce jest 4-0. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Znajduje dybale. Pewna interwencja, brawo. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Złe podanie. Ekstra 1 i serwisie Kanał Plus. Nie udało się utrzymać przy piłce. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Może być skutkiem uszkodzenia. Zacząłem codziennie brać lek Eurobiodefans, żeby zobaczyć to jak zabiera on witaminy B1, B6, B12, które aktywują i regenerują ich nerwy. I znowu mogę pomagać. Powiedz tak zdrowszym nerwom. Eurobiodefans to jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zakup robię w Lidlu, bo to się opłaca. Z kuponem Lidl Plus. Świadki polskiego poczekasz. 52% taniej. Teraz, dobrze to wykończy.
Tak, tylko 4,99 za kilogram. Kiuba zaczynał z 5,5 aż 50%, tylko 6,79 za opakowanie przez rozwiązanie, a dodatkowo przez pełen czekoladnik od 80 do 100 gram, a opakowanie plus jedno za kilogram. Dla takich oszczędności zakupy do nich widzę. Zwiększają przewagę 5-0. X90 wersji Ultra za 315,790 zł brutto i z ratą 1545 zł netto miesięcznie. Czy wiesz, co jest przyczyną zapalenia mózgu? Ależ teraz zagranie w uliczkę. Stan zapalny. Na Civic Class nie tylko szybko domagają się strzału, ale także działa przeciwzapalnie. Szaleństwo na trybunach, jest co świętować. Kibice go oklaskują, koledzy gratulują. Wielkie brawa. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie. Prosiłoby to, żeby zostawało już tylko postawić kropkę na stadion. Oddaje mocny strzał i bez problemu zbuduje drogę do bramki. Czyli tak, że palce nie reakcja menedżera. Zaczyna plan zrealizowany za wyjątką. Może sobie pokazać. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Jesteś niezastąpiony, tato. Jak wyforta. Paulo Dybala. Na bóle mięśni i stawu. Prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Teraz Dybala! Proszę to Toni Bramkarz, wyjaśni sytuacja. Właściciel sklepu internetowego z oponami. Opony OB. Real Madrid dostaje się wolny. Podwójna zmiana. Czy to sprawi, że obraz nie się zmieni? Jest niedziela, godzina 19. Teraz jest niepilnowany. Zagrożenie nie minęło. Wow! Co za bramka! Z woleja do siatki. Pewny, mierzony strzał. Niekowany powtórkę. Naprawdę konstruktowo obrał obrońcę. Dobrze się spisuje i pewnie wykańcza tę akcję. Do bramki blisko, ale nawet z takiej odległości trzeba wykazać się skupieniem i pewnością siebie. I mam nadzieję do usłyszenia następnym razem na antenie, że na igrzyskach. I dolicza teraz 3 minuty. Ale podanie przejęte. Spina Psola. Przy piłce Brian Cristante. I teraz Leandro Paredes. Znakomicie wybronione. Brawo! Noc mija spokojnie, ale koszara widzi najlepiej. Tym dniem w głowie Villarreal jeszcze ani razu nie zawandował się pod bramką drużyny Getafe. Gra to przyciera połowę gospodarzy.
Teraz z rogu na 11 metr. Przejmują piłkę, ale jeszcze muszą wybić. Sędzia się nie waha i gwizdze po tym zagraniu. Rzut karny. Dobra, no to i tak jest zaliczony czas gry. Rzut karny tam. Zobaczymy, gdzie strzela. Tu strzela. Pudło, tak jest. I oto mamy ostatni dziś gwizdek, szanowni państwo. Losy pucharu są rozstrzygnięte. Już wiemy, kto wniesie trofeum. Autentyczna radość. Super puchary. Dziękuję, Maja, jest nasz. Dziękuję za uwagę. Spróbujcie kanał wonoszkiem, kiedy poszedł sezonu dla nas drugiego. Mentalnym zapracowała na ten triumf. I dlatego teraz oglądamy te wspaniałe tańce. Zabawa trwa. Proszę popatrzeć. Pora na zdjęcia. Kiedyś byśmy powiedzieli, że jutro trafią na nagłówki gazet, a tymczasem teraz, za chwilę pewnie wylądują na portalach i profilach społecznościowych. Czasy się zmieniają, ale radość i duma z takiej pamiątki pozostaje na długie lata. 36 stopni Celsjusza i żadnego cienia, co się wzrok. Upał pozbawia nas resztę sił. Dobra, wywiad pomeczowy, lecimy z tym. Just a couple of questions for you. Po prostu graliśmy swoje. Także dziękuję za subskrypcję na moje komentarze. Trzymajcie się. Pa. Podoba mi się sposób, w jaki demonstrujesz radość i zwycięstwo. Dziękuję za wszystko. Mauretania naprawdę mnie zaskoczyła. Znalazłem przyjaciół w kraju, o którym nic nie wiedziałem. Chciałbym, żeby wszędzie tak. Wersja polska, kanał plus. Tekst Anna Czuk. Dziękuję za uwagę. Subskrypcja z słoneczkiem. Kciuk w górę, komentarze. Sezon zaczynamy od meczu z Almerią. Drugi sezon oczywiście. Trzymajcie się, cześć, pa, hej.